Mariancello z tej strony. Porozmawiamy dzisiaj wyjątkowo o debiutach, właściwie to o jednym. Takim może nieco mniej popularnym na poziomach już tych bardziej zaawansowanych. Kiedy ktoś już gra troszeczkę, to gambitu północnego, tego duńskiego, może nie stosuje tak często. A o gambicie północnym, czy też centralnym z przejściem do gambitu duńskiego właśnie rozmawiać będziemy, proszę Państwa. Czy polecam ten gambit? To zależy w dużej mierze od tego, jakim tempem gramy. Czy to jakiś poważny turniej, czy gramy w necie, czy nie. Od wielu czynników właściwie. Wszystko rozpoczyna się od posunięcia 4-5. Znamy te klimaty. Normalnie ja preferuję skoczkę F3 i tam przechodzić do partii włoskiej, szkockiej, czasami hiszpańskiej. Na skoczkę F3 można dostać też D6 Filidora, można dostać też skoczkę F6, obronę rosyjską. Ale tutaj gramy D4. Zaciągamy rywala na swoje terytorium i chcemy po prostu, żeby nas zbił. Większość osób wam zbije, nie jestem gołosłowny. Na poziomie arcymistrzowskim ED poszło 3600 razy. D6 zostało zagrane 80. O tym D6 słów kilka. Jeśli czarny bardzo nie będzie chciał zbić i zagra D6, to wychodzi nam trochę taki układ z obrony pilca. Tu polecam po prostu trzepnąć. No i po odbiciu wymienić hetman. Nie wiem, jakimi jesteście fachowcami, jeśli chodzi o końcówki. Ja to takim średnim fachowcem. Wydaje mi się, że ta pozycja, jeżeli białych jest lepsza, to może ciutkę, ze względu na to, że szybciej połączą ciężkie figury. Mam na myśli fakt, że skoczek przyjdzie na D7, zostanie zagrany jakiś C3, może się zdwoją po linii D. Tu roszady nie ma, jak widać, w żadną stronę czarny, ale czy to jest jakiś duży problem? Wydaje mi się, że nie. Koniecznie. Biały ma tutaj ciut przewagę, zobaczymy nawet wskazanie silnika, no nawet połowy nie daje tutaj, 0,5 nie ma. Więc jeżeli w taką końcówkę chcecie iść, to spoko. Oczywiście nie musimy tego bić, moglibyśmy po prostu chociażby i wyprowadzić figurę do gry, ewentualnie zamknąć centrum. Ale jak D6, najprostszą opcją będzie po prostu zbicie, przejście do końcówki bez hetmanów, ciutkę lepszej dla białych, ale mocno niejasne, jeśli chodzi o wynik tej partii, tak bym powiedział. Ale dobra, no większość osób wam jednak zabije, no zdecydowana większość czarne po prostu powinny to zbić, to jest najlepszy ruch i tyle. I tutaj nie odbijamy hetmanem, no takie naskoki to zazwyczaj jest coś w rodzaju straty tempa, oczywiście tak można zagrać i tam przyjść hetmanem na 4, na D1 i później się w prostolinijny sposób rozwijać. Natomiast no nie to jest ideą tego gambitu, żeby odbijać hetmanem, tylko żeby właśnie zagrać C3, przejść do gambitu duńskiego. I teraz tak, można go przyjąć, można skontratakować centrum ruchem D5, albo można zobaczyć też hetmana E7. Więc to są trzy ruchy, które sobie omówimy dzisiaj. Hetman E7, D5 i bicie na C3. C3 jest podstawowym ruchem, ale pójdzie na deser. Hetman E7. No, jest to ruch, który się grywa, jest to ruch teorii z kontratakiem na tego pionka. Tu najlepsze, co możemy zrobić, wedle mojej opinii, to po prostu zbić na D4, pozwolić na tego szacha. Jesteśmy bez pionka, ale po zasłonie będziemy mieli dosyć fajny, sprawny rozwój. Później sobie pójdziemy w roszadę. Mamy jedną ekstra otwartą linię, ze względu na to, że jest to izolowany pion, tym samym linia C i E są otwarte dla naszych wież. Partia może przybrać taki bieg, skoczek F6, skoczek C3 z napadem na hetmana, no i goniec B4. Bardzo często przychodzi, żeby tego skoczka podwiązać, wyłączyć obrońcę protektora centralnych pól, żeby hetman już nie wisiał. Proponuje się dalej rozwijać i ruchem teorii jest skoczek D5, żeby po prostu siąść na C3 i też na E3, żeby skoczek docisnął po prostu te pola. I tu warto zapamiętać, że jest taki ruch jak hetman D2. Boom. On wszystko załatwia, mało tego tworzy groźby, bo to jest groźba już swojego rodzaju. Bo bum, bum i bum, odejdziemy tym skokiem i mamy po prostu figurę do przodu. Więc hetman D2 załatwia wszelakie problemy. No trochę dziwnie niby podchodzimy pod związanie, ale tu wisi hetman, nie zapominajcie. Teoria leci dalej, z tego co się orientuje, że właśnie jest bicie na E3 i tu nie hetmanem, tylko Efe. I teraz już hetman wisi ponownie, znowu jest ten sam motyw, więc hetman musi odejść. Najczęściej widywano go na E6, kończymy rozwój i powiem wam szczerze, że ta pozycja mi się podoba ogólnie.
Ona mi się podoba białymi. Mamy kontrolę centrum, mamy świetnego gońca w grze, półotwartą linię dla wieży, skoczka, czyli mamy dwie lekkie, wszystkie lekkie w grze, mamy jakieś tam kolejne otwarte linie dla wież. Na ile to jest lepsze wycenie silnika? Znowu tam 0,4, ale gra jest, wydaje mi się, przyjemniejsza. Oczywiście jesteśmy piona do tyłu. To jest to wszystko, o czym powiedziałem, te zalety, to jest za cenę piona, oddania, poświęcenia piona. Oczywiście tu jest jakiś słaby pionek, chociaż na razie się tego nie obawiamy w żaden sposób. My się uprzemy, to będziemy zawsze mieli możliwość zagrania może i czegoś takiego w naszej fazie gry. Jakiś outpost dla skoczka, fajny. No wydaje mi się, że białe są tu troszkę lepsze. Na pewno przyjemniej się im gra. W momencie, kiedy zagraliśmy D4, on zbił, gramy C3, on nie chce zbić, nie gra też D5, tylko gra hetmanem, to po prostu, tak jak mówiłem, polecam zbicie i później taki rozwój dosyć prostolinijny. Tiu, tiu. Jak się uda, to tu. Jak będzie oczywiście czas. W dalszej fazie gry poszukamy roszady, bo to, co pokazywałem czarnymi, to jest optymalne podejście, optymalne linie to są. Czarny może zagrać na inne sposoby, ale one nie będą najlepsze. Dobra. Kolejna sprawa. Zbił, gramy C3, chcemy, żeby nas zabił tu. Ale on nie chce bić z różnych przyczyn i gra D5, co jest no, kontratakiem takim w centrum. Też bardzo popularny ruch. Tu z kolei polecam zbić na D5. Co prawda nie mamy naskoku na hetmana, natomiast wydaje mi się, że pozycja tego hetmana nie jest optymalna. W dalszej fazie gry będzie może i opcja go tam napaść gdzieś. CD. Materiale tutaj jesteśmy równo z tym, że mamy takiego izolowanego pionka, na którego będą no, liczne napady. On tam często będzie chciał iść nawet w długą i docisnąć tutaj nas na D4. Skoczek F3, to się może obawiać tego ruchu, myśląc, że goniec G4 i problem jest z tym pionkiem. Ale nic bardziej mylnego. Goniec G4 i goniec C2. Z zimną krwią gramy sobie goniec C2, słuchajcie. I okazuje się, że wcale czarny nie wygrywa tego pionka. Dlaczego? Ano dlatego, że jakby tu zbił, odbijamy z tempem na hetmana i on uzna, że hej, mam pionka. No to przegra partię. Widzicie po jakim ruchu? Jest lipa. Bum, bum i bierzemy na czysto figurę. I to hetmana. Więc tutaj wykluczone jest coś takiego jak chęć zdobycia pionka. Oczywiście zbić można, ale wtedy trzeba dojść gdzieś hetmanem. To bez sensu. Więc dużo lepsze jest goniec B4. Albo długa roszada chociażby. Goniec B4 szaszek. Polecam się tutaj zasłonić skoczkiem na C3. No i długa, krótka. Oczywiście presje na tego piona będą dosyć mocne, wyraźne. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli faktycznie miałby tego pionka wygrać, to za coś. Coś dostaniemy w zamian. Goniec C3, jakiś tam hetman. Hetman na 4 w dalszej fazie gry może też zechcieć przyjść do gry, zrobić miejsce dla wież. Jak ocenia tutaj silnik tę pozę? No, cały czas nam mniej więcej równinie się to trzyma. Tu jest równo w materiale, z aktywnością podobnie. No mamy trochę gorszą strukturę, mamy 3 wyspy pionowe. Ten jest taki słabiaczek, wydawałoby się, ten gościu. Ale mamy dodatkowo otwartą jedną linię. Linię E mamy otwartą we dwójkę, ale my mamy jeszcze linię C, więc to może być jakiś atucik. Przeciwległe rolki, więc będzie grubo. Będzie ostro pewnie, nie? Więc jak widać, jest jeszcze opcja D5, która prowadzi często do, no, do takich pozycji. Więc D5, bądźmy świadomi właśnie tego ruchu jako boczniaka, czyli hetman E7 i D5. Zobaczymy, jak to było grane na poziomach arcymistrzowskich. No najczęściej bito, to jest oczywiste. DC szło, D5 też szło, bo w podobnej ilości te ruchy były grane. D5 i bicie tu. Było jeszcze D3 z przepchnięciem, też można oczywiście, żeby troszeczkę nam namieszać w szykach, chociaż wydaje mi się, że D3 i bicie nie będzie tutaj faworyzowało czarnego w ogóle. I hetman E7 był grany 30 razy. Okej. No ale przechodzimy do głównego dania. Wracając, gambit centralny, bęc, i on bije w końcu na C3. Dajemy mu kolejnego pionka, mówimy
weź go. I teraz są dwa podejścia. Możemy zbić od razu skoczkiem i teraz mamy kontrolę centralnych puli skoka w grze, także hetmana na linii D, otwarte gońce, więc jest rekompensata za pionka zdecydowanie. Możemy też powiedzieć mu, chcesz, to bij kolejne, ja się rozwijam, goniec C4, patrzący na F7. Pozycja wyjściowa w pełni przyjętym gambicie duńskim. Ale o tym zaraz. Można wybrać po prostu odbicie na C3. Skoczek C6, skoczek F3, goniec B4. Prawie zawsze zobaczycie gońca na B4, on tutaj podwiązuje skoka, często grozi zbiciem, zniszczeniem struktury, tym samym osłabia naszą kontrolę centralnych pól. Jest jeszcze taka opcja, goniec C5 bardziej, no taka bardziej miękka, powiedziałbym. Tu się po prostu rozwijamy i tyle. Idzie D6, roszadka. Jeżeli się już odepniemy, prawdopodobnie rywal będzie chciał skorzystać z tego, że może tego skoczka zbić i zniszczy nam tu strukturę. Tu jesteśmy cały czas bez pionka, pamiętajcie o tym. Natomiast no, mamy parę gońców. Mamy parę gońców i ciutka lepszy rozwój, co może za tego pionka być rekompensatą. Znowu cena silnika. Równina rzekomo. No ale skoro jesteśmy bez piona i mamy równo, to znaczy, że jakoś tam rekompensata aktywności jest w rozwoju. Tu można zagrać hetman E2, wieża na D i szukać E5, tak jak w gambicie Smith Mora. To są znane melodie. Możemy też, drodzy Państwo, zagrać E5 od razu. E5 i przejść do takiej końcówki, która dalej jest chyba bez pionka, z tego co pamiętam. No ale tak jak mówię, zaraz połączymy wieżę, mamy parę gońców w jakiejś tam mini rekompensacie, a powinno się to nam spinać, znowu jest praktycznie równo. Ja bym osobiście wolał to grać białymi, ze względu na bezpieczniejszego króla i parę gońców, ale czarny ma pionka za to, nie? I jak widać, to E5 jest opcją, tego E5 szukamy. E5 często właśnie ma sens przy gońcu na C4. To są podobne schematy ciutkę, powiedziałbym. Widzę jakąś analogię pewną, jeśli chodzi o te ustawienia Smith Mora gambit przeciwko Sycylowi to C3. To też omawialiśmy. Więc wracając. Podstawiamy pionka D, podstawiamy pionka C, on bije i myk skoczkiem. Gambit duński. Przyjęty tutaj właśnie przyjęte bicie na C3 i odbijamy skokiem, to jest nasz wybór. Możemy też iść w ten ostrzejszy, wydawałby się, wariant z poświęceniem dwóch pionów. I teraz zobaczymy, co części grali arcymistrzowie. Czy goniec C4 z biciem tu, z pozwoleniem na biciem na B2, czy jednak odbijali od razu skoczkiem na C3. Zdecydowanie częściej, jeżeli ktoś już wszedł w tę linię, to już szedł w te ostrzejsze warianty z gońcem C4. 200 partii, skoczek zabił 62 razy. Jeszcze skoczek F3 był. No też można zagrać. Goniec C4. Uff, będzie się działo. Ale odsetek wygranych jest niezły. Zależy też od kontynuacji, rzecz jasna, co tam czarne grają. Ale po na przykład CB, najpopularniejszym ruchu, no białe wygrywały sporo. Mało remisów było. To pokazuje, że partia jest naprawdę, pozycja jest naprawdę ostra. Jak maczeta. Pytanie do tego jest jedno. Jak się odniesie czarny, co zagra? Czarny może dać ciała i na przykład zagrać goniec C5 i stracić po prostu wieżę. Więc no, powiedzmy sobie jasno. Odwalić numer zawsze można. Zagra jakieś pasywne A6, to polecam już wybić na F7 i tego króla można zacząć troszeczkę gnębić. Jeszcze nie daj Boże, dla czarnych połączymy wieżę w jakiś tam sposób prostolinijny i ten król może przeżywać ciężkie chwile. Więc no tutaj czarny nie może być pasywny, nie może czegoś przeoczyć, bo dostanie gonga. Ale jak zagra z zimną krwią, logicznie, być może to nie jego pierwsza pozycja już taka, to białymi prawdopodobnie nic nie będziemy mieli. No więc B4, najczęstszy ruch, po prostu check, nie pozwala nam bić to na G7, bo jest szach, nie? Proponuje się zasłonić skoczkiem, skoczek F6 i to normalnie korci, żeby zagrać E5, ja wiem, tylko że niestety na to E5 wchodzi często D5 w wielu wariantach i tutaj
naukowo udowodnione jest to, że ta pozycja wcale nie jest taka zła dla czarnych. Są z materiałem więcej, zaraz tu odbiją. Żebyśmy mieli roszadę i wieżę E, no to spoko, zgoda, że jakieś rekompy, nie? Ale w tym momencie, no co, chcecie dać szacha hetmanem? To idę w to. Taka końcówka z pocałowaniem w dłoń. Ten pion jest słaby, on padnie, nie? Najpewniej. Więc E5 jest ideą, ale jeszcze nie za szybko, nie za szybko, nie za prędko. Tutaj jest kilka podejść do tematu. Skoczek, moi drodzy, na E2, hetman B3. Hetman B3 jest taką częstą ideą, kiedy chcemy wykorzystać aktywność naszą, nie? On tam zbija na C3, po zbiciu hetmanem roszuje. Można oczywiście zbić gońcem, chociaż wydaje mi się, że logiczne zbicie tutaj hetmanem ze względu na to, że już i tak nic nie zrobimy z tytułu tej przekątnej, bo on w kolejnym ruchu roszuje. Jakbyście zbili na przykład gońcem i tu chcieli atakować, no to on roszadę robi. Nic nie ma. A skoczek przyjdzie, zawsze będzie chciał wam w dalszej fazie gry może dać widełki, ale to wiadomo, no jeszcze to pole jest bronione przez gońca. W kwestia preferencji, chociaż z tego co widziałem, oglądałem kilka filmików arcymistrzów i też patrzyłem w bazach danych, że częściej jednak heć otworzył takie baterie. Przypina to skoczka też tutaj na F6 do pionka, no bo tutaj jak skoczek odfrunie, no to mat będzie, nie? Jakiś po roszadzie. To jest taka bateryjka. W tym momencie po prostu roszada, skoczek F3, D6, roszada, skoczek C6, wieża AD. W dalszej fazie gry oczywiście szukamy piątki, nie? No i przy optymalnej grze, co jest przedstawione na szachownicy, optymalnej grze po obu stronach, czarne zagrały dobrze, czarne zagrały rozsądnie, solidnie, logicznie, no może i mamy troszeczkę aktywności, no nawet więcej niż troszeczkę. Połączone figury, ciężkie, parę gońców bardzo aktywną, centralnego piona wysoko, zroszowanego króla, no ale w końcu dwa piony do tyłu, więc jak to ocenia teraz silnik? No koło zera, no 0,3 ze wskazania na czarnego. No wiadomo, tu jakieś piątki, nie? Czy były partie takie? Takich partii nie widziano. No ale jak zobaczymy sobie warianty, no hetmanem trzeba odejść, bo grozi takie coś, więc hetman E7, najbardziej prawdopodobny ruch, wieża Efe. No i kurczę, on zaraz będzie powolutku chciał powymieniać, rozładować napięcie, może w dalszej fazie gry nawet wymienić hetmany i już końcówka jest no gorsza. Oczywiście my będziemy próbowali unikać tego i nie będziemy chcieli aż tak dużo materiału wymienić. Więc jak widać, wcale nie musi być tak kolorowo, mimo że mamy aktywność, no bo na pierwszy rzut oka ta poza wygląda obiecująco, tak? O centralny pion w grze, para silnych gońców, czarny nic nie rozwinął. No ale jakby nie było, wcale nie musi tutaj za to jakoś płacić. Otwarcia. D5 jest jeszcze opcją. Oczywiście D6 może zagrać. D5 jest opcją, żeby po strzale tutaj zagrać skoczek F6, czyli dostać po prostu tempo na gońca. I to jest taka linia z biciem, to też warto znać. Bicie i po prostu strzał. Ale to nie jest tak, że wygrywamy hetmana na czysto, bo goniec B4 check. No i okazuje się, że jest tempo na hetmana, więc tutaj odzyskują hetmana. W tej redakcji to jest chyba najlepsze dla białego. I wieża E8. I okazuje się, że się wyrównało. Wskazania są takie, że na 6 co prawda partii biały wygrywał sporo, ale to chyba żadna próbka dla nas 6 partii właściwie. Też nie wiadomo, kto to grał. Nie? F3, skoczek C6. To jest w materiale tak. Hetman za hetmana, goniec za gońca i po 3 piony. Roszady nie ma. Roszady tutaj robić nie trzeba właściwie. Mamy końcówkę. Mamy końcóweczkę. Jak to ocenia silnik? Pewnie koło równej. Jak znam życie? Tak, totalna równina. Więc to jest też wariant z D5. Warto znać. Warto znać. Czy on może na przykład po zgambitowaniu tego pionka napaść tutaj nas i po biciu na F7 jest takie przejście do remisowej końcówki. Oczywiście jeszcze można zbić pionkiem. Jest inna opcja.
Ale skoczek F6, no to jest ta sama idea. On troszeczkę materiału zwrócił, żeby odetchnąć, żeby dostać jakiś tlen, jakieś możliwości rozwoju w partii, goniąc D6 Ruszada. I wątpię, żebyśmy tutaj coś mieli. Więc podsumowując, można pograć to na 3 plus 2, 5 minut w necie. Na jakichś tam blicach można popróbować. Ewentualnie z kimś, kto no, jest stricte początkującym, w sensie no, niezbyt wiele pozycji jeszcze w swoim życiu rozegrał, nie zna teorii, ale z zawodnikiem klubowym, nie wiem, aktywna druga, trzecia kategoria i wyżej, no to bym w to nie szedł, nie, osobiście. Kurde bele.